Na początek mam dla was ofertę wymiany. Dawka luni za łapkę w górę na ry. Okej, uwaga. 3, 4, ry! Luni? O. Cześć, tu Ernest! 2 listopada w sobotę rozpocznie się nowy sezon Fortnite o tytule Remix. Ale najpierw musimy porozmawiać o evencie, który będzie miał miejsce w piątek o 23.30. Na skleconych slajdach nad ekranem jest ogromne odliczanie, a na widowni stoi nadajnik szczelin, który wkrótce wystrzeli promień otwierający szczelinę do innego świata. Na ekranie mamy graffiti namalowane przez samą nadzieję. Pierwsze skrzypce grają tutaj miejscówki z rozdziału 2 sezonu 2, Rekin i Agencja. Sezon 2 rozdziału 2 jest często najmilej wspominany, więc nic dziwnego, że na tym skupiają się twórcy gry. Ale jaki to ma sens fabularnie? Fakt, że to graffiti nadziei zdradza nam, że to ona wybrała te miejscówki z tamtego czasu. W sezonie 2 rozdziału 2 był event narzędzia, podczas którego byliśmy świadkami próby zatrzymania pętli przez Midasa. To zdestabilizowało rzeczywistość Fortnite na tyle, że trafiliśmy do podziemnego biura UR, a tam po raz pierwszy ujrzeliśmy i usłyszeliśmy prawdziwego Jonesiego. Na graffiti widzimy też przekreślone logo ducha. To była organizacja wysłana przez UR po wielkim wybuchu na nową wyspę w celach badawczych. A należał do niej m.in. Midas, zanim nie odkrył swoich kart, kiedy okazało się, że działał tak naprawdę dla Agencji Mroku, która po evencie narzędzia przyjęła agencję. Fortnite w międzyczasie wrzucał też krótkie zwiastuny nowego sezonu, które są sklejkami urywków z rozdziału 2 oraz urywków sezonu Remix. Dzięki nim poznaliśmy m.in. nowe skiny. Mamy skrzyżowanie Midasa i Miałśniaka. Miałdasa, który wygląda dziwnie, a zarazem fajnie. Kolejnym skinem jest Remix Tientiny z prawdopodobnie Oceaną z sezonu 3. Kolejny skin to Remix Billy numer 8 i krążą teorie, że nową Billę będzie można customizować, wybierając numer i kolor Bill z Billarda. Następna jest damska wersja Agenta Chaosu, zmieszana z Toksyną, a wisienką na torcie jest Sky sklejona z Futsakiem, która będzie miała również styl bez maski. Dajcie znać, co sądzicie o tych skinach w komentarzach. Skiny te powinny wejść do sklepu lub karnetu. Rzućmy jeszcze okiem na zapowiedź eventu. Widzimy na nim motylka szczeliny. Motylek jest symbolem, który po raz pierwszy pojawił się na evencie wybuchu kostki w rozdziale 1. Zabrał on nas wtedy z powrotem na wyspę. W sezonie 4 rozdziału 2 ogromna szczelina w kształcie motylka zabrała Galactusa z powrotem do jego uniwersum. Motylek pojawił się również w sezonie 6 rozdziału 2 na evencie startowym, kiedy to Jonesy po jednej z fali energii zdestabilizowanego punktu zerowego zamienił się w motylko przewodnika. Innym razem symbol świata Fortnite pojawił się na zwiastunie sezonu 8, tylko po to, by trafić w ręce królowej sześcianu i zostać skruszonym. A teraz nadajnik szczeliny utworzy portal o tym samym kształcie i być może ta szczelina wyrzuci nas z ekranu, który był na karkołomnym kinie w rozdziale 2. Tak po drodze to Fortnite zmienił okładki głównych trybów oraz zdjęcia na mediach społecznościowych, podkreślając motyw motylka szczeliny. Będzie on ważnym elementem nadchodzących wydarzeń i tematycznie nawiązuje również do określenia efektu motyla. Rozdział 2, do którego się przeniesiemy, jest inny prawdopodobnie przez działalność i podróże w czasie Jonesiego w sezonie OG rok temu. Motyl równa się duże zmiany. Wracając jeszcze do filmikowego zwiastuna, to na kilku klatkach widzimy ikoniczne lokacje z rozdziału 2, jak na przykład kurzące kominy. Inne ujęcia przedstawiają nam wnętrze nowej lub zremiksowanej miejscówki, w której patrolują pomagierzy ducha. Mają oni na oku jakiś cenny artefakt. Miałdas i jego wspólnicy infiltrują tą miejscówkę, aby to zdobyć. A fakt, że atakuje on miejscówkę ducha, potwierdza to, że Miałdas, jak i agencja na start, będą pod kontrolą mroku. Swoją drogą, to czemu Miałdas musiał się tutaj wkraść? W tle widzimy pozłacane przez niego figury. Czy ten artefakt i te figury zostały mu zabrane? To ujęcie nawiązuje do scenki ze zwiastuna sezonu 2. Co ciekawe jednak, brakuje jednej osoby na miejscu dla szefa jak w oryginale. Agenci kierują wzrok ku tej postaci, ale ten zwiastun jest tak przycięty, że jej nie widać. Może to być Jonesy i Nadzieja, albo nawet Bananek Deadpool jako remix Deadpoola, który był sekretnym skinem za wyzwania w sezonie 2. Dalej, jeden moment skupię się na agentce chaosu aktywującej swoją słuchawkę. Takie same słuchawki mieli agenci w rozdziale 2. Wspominam o tym, ponieważ projektant modelu tych słuchawek, Jack Baum, zdradził, że sam Donald Mustard, kiedyś dyrektor kreatywny Epic Games, powiedział mu, że mimo swojego rozmiaru mają one ogromne znaczenie fabularne, sięgające poza agencję Ducha i Mroku, a nawet samego Fortnite'a. Są bramą do tajemniczych rzeczy. Być może w końcu dowiemy się, o co z nimi chodzi. Stachu? Stachu? Nie,
To nie wszystko. Fortnite rozesłał twórcom z całego świata prezentową paczkę. Mi również, za co bardzo dziękuję. W środku znajdziemy m.in. przypinki. Mamy tutaj Kiśla z sezonu pierwszego, dotyk Midasa i rekiny z trzeciego sezonu, które być może również wrócą. To pozłacane przez samego Miałdasa pamiątki, które na początku były dla pracowników Epic Games, którzy pracowali nad pierwszymi trzema sezonami rozdziału drugiego. Oprócz tego jest Miałdas, nowa Tientina, wieża z gasnących gajów, motylek szczeliny i Boogie Bomby, które pewnie wrócą. Jest jeszcze konsola dla DJ-a i pasuje ona ogólnie do motywu remiksu. Co ciekawe, nadajnik szczelin na ostatnim etapie, oprócz szczeliny, przyniesie dokładnie taką samą konsolę do DJ-owania, która posłuży jakiemuś artyście muzycznemu. I to tyle! Podsumowując, Fortnite zabierze nas w podróż w czasie do rozdziału drugiego, kiedy to ponownie przeżyjemy pierwsze trzy sezony tamtego rozdziału, tylko że zremiksowane, prawdopodobnie przez podróż w czasie dziejącego do rozdziału pierwszego rok temu. Ale zanim to się wydarzy, w piątek wieczorem będzie koncert pożegnalny dla Wyspy Rozdziału 5. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bojowym!